Cześć, witajcie, z tej strony Adrian, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w serii Rolnik wybrał McCormicka. Ten ciągnik tutaj znajdujący się za mną, czyli McCormick X4080, jest właśnie odbierany przez naszych klientów. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek z udziałem tego eleganckiego traktorka o mocy 75 koni mechanicznych. Jak widzicie, szanowni Państwo, dzisiaj w odcinku odbierany ciągnik McCormick X4080, silnik Kohler 2,5 litra, 16-zaworowy o mocy 75 koni mechanicznych, full pakiet obciążników 8 x 28 kg. Na życzenie klienta założyliśmy do tego traktora błotniki przednie skrętne, takie eleganckie. Dopasowaliśmy coś tutaj, takie ładne, Sławek pomalował wszystko nam. Ładnie to się prezentuje, bo przyszły te trzy traktory z tej jednej dostawy bez błotników. Ten pierwszy, co przychodził, to był z błotnikami fabrycznymi, a tutaj akurat coś wykombinowaliśmy i dopasowaliśmy klientowi elegancko błotniki. Tutaj mamy właśnie odbiór, przekazanie traktora. Nasi tutaj handlowcy omawiają z klientem ciągnik. Podnośnik o dźwigu 3000 kg, belka wzdłużna, zaczep górny suwany, na 7 otworach regulowany. O, ciągnik, jak widzicie, do powiatu aleksandrowskiego trafi, właściwie do gminy Aleksandrów Kujawski, tutaj sąsiedniej. No i taki elegancki traktorek, jak zwykle odcinek na spontanie. Dzisiaj jesteśmy w okrojonym składzie na sklepie, więc szybko Adek wyskoczył i nagrywa dla Was odbiór tego traktora. Ładny traktorek, mały, zgrabny, zwrotny. Rozstaw tutaj kół mamy w tym traktorze wynoszący 211,5 cm, jeżeli dobrze pamiętam. Skrzynia Carraro, 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu. Przedni MOS Officinale Landini Fabrico, oryginalny przedni most Argo Tractors. Zbiornik paliwa, przypomnę Państwu, 85 litrów. Ciągniki dostępne w tym momencie na zamówienie. Przyszłe modele X4080, jakie do nas dojadą, to będą dopiero pewnie gdzieś na przełomie styczeń-marzec 2023, więc troszeczkę sobie poczekamy. Jeśli poszukujecie takich traktorów, no to musicie niestety zajrzeć na OLX-a czy strony w internecie i popatrzeć na to, co inni dealerzy mają. Ja tu zrobię zaraz zdjęcie panu Józefowi, klientowi, podczas odbioru, więc... No i krótkie cięcie i będę musiał niestety poskładać film, na to wychodzi, bo pan Józef sobie zażyczył zdjęcie akurat teraz, więc no co zrobić. Nie będzie od razu wrzucony film na bieżąco, bo tak chciałem zrobić, że wrzucam film od razu teraz jak kręcę, czyli w przeciągu pół godziny od tego momentu, co właśnie to nagrywam, miał być wrzucony ten materiał. No ale zrobię sobie to wieczorem, będzie film na jutro. A tak to jeszcze tutaj, jak widzicie, zajrzałem do kabiny traktora. Mamy podnośnik mechaniczny, trzy sekcje hydrauliki mechaniczne, hydraulikę oddzielną na układ kierowniczny i na podnośnik oraz wyjścia hydrauliki. Ciągnik z funkcją Ergonomic Lift System, czyli takie jakby jakieś szybkie EHR, podnoszenie i opuszczanie sprzętu na uwrociach. Ciągnik głównie na elektrohydraulice, mamy grzybek do załączania wałka odbioru mocy 540-540 eko, dwie prędkości, pamięć obrotów silnika, czyli ten tak zwany tempomat, załączanie elektrohydrauliczne przedniego napędu. Tutaj mamy reduktor trzyzakresowy, cztery biegi główne, tutaj mamy jeszcze bieg szybciej, wolniej. No i rewers mechaniczny, czyli mamy te 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu.
i skrzynię 40, tutaj Wam przypomnę. No i co tutaj jest jeszcze ważne w tym traktorze, no to tutaj mamy te, tak jak to nazwę, potencjometr do przepływu oleju w hydraulice. No i tutaj mamy jeszcze blokadę mechanizmu różnicowego. No ciągnik fajny, prosty się wydaje, prosta konstrukcja, zgrabny, zwrotny traktor do małych gospodarstw, więc śmiało pod numery podane w opisie dzwońcie, Szanowni Państwo, do firmy handlowej Agropol Zakrzewo Marcin Kowalczyk, by uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Nie będę już tutaj nagrywać wyjazdu, bo się spieszę na sklep. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.